Projekt Lublin 2.0 to przede wszystkim cztery wirtualne makiety przedstawiające Lublin. Chodziło nam o to, aby pokazać, w jaki sposób zmieniało się miasto, jego przestrzeń, najważniejsze obiekty w XIV, XVI, XVIII i w latach 30. XX wieku. Dzięki tym wirtualnym modelom możemy prześledzić dokładnie rozwój przestrzenny miasta, a przy okazji zapoznać się z jego historią. Oprócz czterech makiet powstały również wizualizacje 3D. Są to przede wszystkim wirtualne wizualizacje wybranych obiektów wchodzących kiedyś w skład przestrzeni Lublina, na przykład Kościoła Farnego albo Wielkiej Synagogi Maharszala. Kolejny składnik projektu Lublin 2.0 to wizualizacja artefaktów archeologicznych, czyli różnego rodzaju przedmiotów, jakie zostały znalezione w Lublinie w trakcie prowadzonych tutaj prac wykopaliskowych.